Cześć, mam dla Was dzisiaj bardzo fajną rzecz. Produkt, który znalazłem dzięki jednemu z członków naszej grupy. Jest to nosidełko nabity marki Luna, ale nosidełko inne niż wszystkie, które do tej pory spotkałem na rynku. Na przykład tutaj mamy u góry standardowo bity wciskane, tak? Mamy jakieś tam takie ząbki, które nam wciskają, czy dociskają te bity. Jednak bity, które mamy na dole, te długie, to już jest zupełnie inna konstrukcja. Mamy tutaj bity, które tak naprawdę nie są niczym ściskane, nie są na siłę gdzieś wkładane. One wiszą dzięki sile grawitacji, ale dodatkowo mamy tutaj magnesik, który je podtrzymuje. Więc bita, zobaczcie, wkładamy w bardzo prosty sposób. Wystarczy go wsunąć do środka i puścić. On spada dzięki sile grawitacji i jest dociskany przez magnes. Jeśli będziemy, zobaczcie, chodzili z tymi bitami gdzieś, nawet podskakiwali czy tańcowali, te bity bardzo solidnie leżą. Możemy, zobaczcie, trzymać bity tak, to nic nam nie lata, nic nie wypada, nie przekręca się. Jest to bardzo wygodne, bardzo stabilne i zapewnia nam bardzo łatwy komfort wyciągania tych bitów. Zobaczcie, ja tutaj jednym palcem po prostu tego bita podnoszę i zdejmuję go z uchwytu. Tak, wezmę kolejnego bita. Zobaczcie, jednym palcem delikatnie wystarczy go musnąć, podnieść do góry. On schodzi. Tego typu uchwyty kosztują około 20-20 paru złotych, ale co najciekawsze, one są w tej cenie wraz z bitami. Więc jak tutaj na dole mamy 7 bitów długich, u góry kilka jeszcze bitów krótkich, cena jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przystępna. Dodatkowo zobaczcie, mamy ten uchwycik, ten klips, który możemy stosować do różnych nosideł. Kupujemy, są nosidła na same długie bity, na króciaki. Możemy sobie kilka takich nosidełek kupić, trzymać klipsa, czy to przy spodniach, czy przy plecaku, tak, jeśli mamy jakieś mocowanie na taśmę mierniczą. I wtedy zobaczcie, jak to łatwo zapiąć. Podchodzimy, co jest przypięte, podnosimy do góry, odpinamy, tak? No, żadna filozofia, a bardzo fajny komfort. Możemy na przykład sobie dokupić klipsa. Jednego klipsa mieć przy plecaku, drugiego przy spodniach i nosić ze sobą. Jest to opcja bardzo fajna dla osób, które bardzo często korzystają z wielu bitów, czy na przykład potrzebują zapasu bitów, tak? Ktoś robi przy ciśielce często Torx 40, czy Torx 25, który musi co chwilę wymieniać. A tak, ładujemy sobie cały magazynek bitami. W momencie, kiedy ten w zakręcarce nam się zużyje, wywalamy go, bierzemy ten z magazynka, pracujemy dalej. Moim zdaniem fajny gadżet, niedrogi, tym bardziej, że mówię, za te pieniądze dostajemy go razem z bitami. Wart spróbowania, wart przetestowania. Ja myślę, że on wyląduje na pewno u mnie, będzie wykorzystywany na zmianę wraz z klikiem i bryloszkiem nabity, bo po prostu mi się bardzo podoba, a zwłaszcza te bity długie, które no tak płynnie się zdejmują, jeszcze się z taką płynną, z takim płynnym mocowaniem nie spotkałem. Jest po prostu świetne. Myślę, że na razie tyle. Dajcie znać, czy używacie tego typu nosidełek Luny. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!